O matko, cześć widzowie, co tam u was? Słuchajcie, jest sprawa, tak. Andrzej dalej nie zabrał mi kreatywa, więc mamy pełną władzę w Kitkowie. Możemy robić, co chcemy, możemy w tym momencie pozbyć się tych wszystkich świn. Nie no, żartowałem, nie będziemy się pozbywać świnek. Ciekawe, gdzie jest Andrzej i co on dzisiaj... O, witam serdecznie pana Andrzeja, wow. Co ty zrobiłeś tutaj? No hejka, ale weź już zdejmij tą maskę. Ja wiem, że jeszcze czekamy na Halloween, bo już niedługo, ale bez przesady. O matko, jaki łysy jesteś. Znaczy tak. Nieważne, nic nie mówiłem, Andrzeju. W ogóle co robisz, Andrzej? Co robisz? Halo, co robisz? Nie. Aha, to ja wiem, chodź szybko za mną. Jest sprawa, jest bardzo ważna sprawa. Widzowie, stało się to. Budujemy miasto puszynowe. Dlaczego? Nie wiem, ale chcę mieć własne miasto puszynowe. Zbudujemy tak, masę puszynów. Tutaj będzie jeden puszyn. Andrzej, poczekaj chwilę. Tego potrzebujemy, tak, żebym mógł elegancko się przyglądać, żeby widzowie wszystko wiedzieli. Mamy naszą lunetę. O, siemano, puszyn. Słuchaj, dzisiaj jest sprawa. Będziemy budować twoje miasto. Jako iż. Znaczy, nie mam kreatywa. Jak coś to udajemy, że nie mam kreatywa, widzowie. Andrzej, ty masz kreatywa w ogóle? Ty oszukujesz, czy nie oszukujesz? Nie oszukujesz? Tak, ja wiem, tak. 100% widzowie. Oszukuję 100%. No, ale nie przejmujemy się tym, bo dzisiaj wykorzystamy to w dobrym celu, po to, żeby zbudować właśnie. O, wow, uciekł, poszedł, nie widział mnie. Budujemy puszynowe miasto, tak. W tym miejscu będzie puszynowe miasto. Od tego momentu aż po tamtą stronę. Budujemy masę puszynów, potem znajdziemy dziewczynę puszynowi. Tak, to jest dobry pomysł. Słuchajcie, w następnym odcinku wielkie randkowanie puszyna, tak? To jest mistrzostwo. A jeżeli się pytacie, kiedy będą zawody kulinarne? Jutro. Zdecydowanie jutro zrobimy zawody kulinarne, tak? Andrzej, słuchaj, tutaj sprawa jest. Jutro zawody kulinarne, pamiętaj. Tak, wiesz o tym? O, super, tak. Chyba, że zapomnimy. Ale tak, to zawody kulinarne będą jutro. Pora wziąć się za wielkie przygotowania. Na samym początku trzeba wyrównać teren, tak? Andrzej, co ty tam robisz? I on pobiegł. A już zobaczcie, no nie chce mu się pracować. Pobiegł sobie w las. Poczekamy chwilę i ugotujemy sobie. O, ziemniaczek tu elegancki. Pyk. O, ten jest. Gdzie jest mój ziemniaczek? Halo, gdzie jest pan ziemniak? Halo, o matko. Zostałem oszukany, widzowie. Dobra, skoro tak, to ja tutaj sobie glebnę. Pyk. Zjemy sobie ciasto na spokojnie. Wow. Ej, na kreatywie da się jeść w nieskończoność ciasto. O, ale fajnie. Co się tu stało? Halo, o matko. Zostały same świnie. Andrzej, o, Andrzej, widzę cię. Tu chyba jesteś. O, nie ty, Andrzej. Nieważne. Też był biały. Też kurczak był biały jak Andrzej. I też mu się świeciło od jego wielkiej glacy. Nie, no, tu byłoby fajnie. O, mój piesek tu został. Halo, panie psiaczku, zapraszam cię, chodź. O, piesek? Andrzej, psa mi bijesz! O matko! Chyba jakiś kotek mi padł. Super, Andrzej. Fajnie się zachowałeś. Właśnie wziąłeś i mi kotka zabiłeś! A! Nie wytrzymam. Dobrze, że ciebie, piesku, uratowałem. Dobrze, że w ostatnim momencie się znaleźliśmy. Andrzej, uważaj trochę, co robisz, no. Musisz, no... Nie zrobiłem. No jak nie zrobiłeś? Kot tu gdzieś padł. No, bo był w lesie. A, ja cię... Chodź, piesku, idziemy do domu. Chodź, stąd nie będziesz tu siedział. Ej, to nie jest mój pies. To nie jest mój pies, no nie, widzowie, to nie mój piesek. Jest, no. Ja się kręcę. Ja myślałem, że to jednak mój... O matko, skibidi toilet. Andrzej! Nie ma go. O, Andrzej, słuchaj, sprawa jest. Halo. Andrzej, słuchaj. Czy ty wiesz, co to jest? Skibidi toilet. Wow. Co to jest? Wow, puszyn. Halo. Witam serdecznie pana puszyna. Co pan tu robi? O matko, jambosek. Jak to się stało? O matko, ja nie rozumiem. Nieważne, chyba to Andrzej coś kombinuje. Ale Andrzej, gdzie ty jesteś? No zgubiliśmy go, no. Widzowie, bo ja nie wiem, co to znaczy skibidi toilet. To chyba znaczy, że to jest toaleta. Co to jest? Drugi puszyn? Nie. Tak. O, kolejny puszyn? Andrzej, stój. Stop. Olewa mnie dzisiaj, no ja cię kręcę, dobrze. Skoro tak, to musimy zostawić na... nie latamy, bo się skapnie, że mam kreatywa. Nie wolno tak latać teraz. Zrobimy pułapkę na Andrzeja. Super szybka pułapka na Andrzeja. Jak zrobić najlepszą pułapkę na Andrzeja? Potrzebujemy przede wszystkim TNT. TNT to jest to, czego potrzebujemy. I gdzieś tu dziura. Raz, dwa, trzy, cztery. Coś takiego. Pyk. Tyle wystarczy zdecydowanie. Andrzej złapie się na każdą podstawową pułapkę. O, i tyle wystarczy. Raz, tak. O, to jest podstawowa pułapka na Andrzeja. Może, wiem, kolorowy znajdziemy. Kolorowy jak trawa, żeby Andrzej się nie skapał. Pyk. Patrzcie, o, super. A na to płytka naciskowa. Gdzie jest jakaś płytka naciskowa? Czyli czemu nie ma jakichś ładniejszych płytek naciskowych? Haka? Złota! Teraz Andrzej 100% tutaj przyjdzie. I na sam środek wrzucimy mu, co Andrzej lubi najbardziej. Myślę, że najbardziej ze wszystkich rzeczy, które lubi, to będzie głowa świni, tak? 100% będzie chciał ją uderzyć. A! To się odpala. Widzowie, mamy problem. Tak. To przeżyłeś. Aaaa!
Halo, cześć. Słuchaj, znalazłem coś. To dziura jest. Nie wiem, kto to zrobił. Widziałeś to? Duża ta dziura, co? Kto to zrobił? Widziałeś sprawcę tego wielkiego zamieszania? Pewnie to Skibidi Toilet zrobił. 100%. Andrzej, jakiś małomówny dzisiaj jesteś. Co u ciebie słychać? Jakiś ciężki dzień. No, ciężki dzień, Andrzej. Trzeba budować tutaj. Nie ma czasu. Budujemy pięknie nasze pushinowo. Tutaj, pierwsze co, jeżeli chcemy w ogóle tutaj pushinowo zrobić, to musimy troszeczkę to inaczej. Co ty robisz? Pushinka, uszkodziłeś tu, no. Nie, uważaj troszeczkę. A, tu są same domy pushina. Co ty zrobiłeś? Kopiowałeś domy pushina i je postawiłeś, o matko, tyłek pushina. Tak, to jest chyba tak zwany... Ale tak nie powinien wyglądać Pushin Land. Pushin Land powinien mieć domki, do tego jakieś właśnie place zabaw i inne, a nie same pushiny. Idę na górę zobaczyć, jak to wygląda. Ach, widzowie, no. Wszystko idzie nie po mojej myśli, no. Co? Nie żadne kabum, zostaw to już, Andrzej, jest okej. Wow, zepsułem. Tak. Tu jeszcze bardziej zepsułem. Nikt tego nie widział, widzowie. Nie. Weź to TNT, Andrzej. Andrzej, proszę cię, przestań. Tutaj, musimy zbudować króla Pushina. To jest najważniejsze. Teraz zadanie jest proste. Potrzebujemy Pushina, który będzie miał koronę, który będzie tutaj rządził w całym naszym Pushin... Ty robisz. Andrzej, wiesz, że to się spali, bo to jest wełna. Andrzej, nie rób tak. Andrzej, weź to, zgaś. Bez TNT. No, no, bez TNT, ale bez... Ej, no, nie, no, Andrzej, serio, zgaś to. To spłonie zaraz. Andrzej, bo to się rozprzestrzenia. Ej, no dobra, weź to zgaś. Andrzej, ja cię kręcę i no nie zdążę tego zgasić wszystkiego. Dobra, tutaj. Bo jeszcze... Nie! O matko, jak to się szybko pali! Dobra, ewakuacja! Ewakuacja! O nie! Pushin! Dlaczego to zrobiłeś? Andrzej, nieładnie się zachowałeś, wiesz? O tak, teraz udajesz, że gasisz. Słaby z ciebie strażak, wiesz? Słaby. O, tak. Czemu TNT dodałeś? To nie ja dałem TNT. To Pushin dał. Całe miasto się spali. O, pyk. Wow. Dobra, nie, ważne. Przepis Pushina został tutaj znaleziony. O matko, to on tutaj był cały czas. Nieważne. Andrzej, masz to posprzątać. Mnie to nie interesuje. Zepsułeś to, teraz sprzątaj. Pushinek tutaj już czeka na swój Pushin Land. No i zobaczmy, jak na razie to wygląda. Wygląda to źle. Naprawdę wygląda to źle. Kto budował tą drogę? Andrzej budował tą drogę. Nieważne. Ja cię kręcę. Andrzej, coś ty zrobił tu w ogóle? Dlaczego to tak wygląda, no? Ja nie mogę, tutaj jest źle. Tu drzewo wystaje mu z góry. A, matko, ja to wszystko, widzowie, jutro przebuduję. Ja to przebudowuję wszystko, inaczej to będzie wyglądać. Tak jak piękny nasz Sandro Land. Andrzej, co ty robisz, no? Co ty tu robisz? Halo? Oj, nie widzi mnie. Oj. Zapomniałem, że ja nie mogę latać. Halo? No, co ty robisz? Co ty tu odwalasz, co? Całkę buduję. O, matko, ale ja nie wiedziałem, Andrzej, że ty się tutaj ze świniami zbratałeś, wiesz? Normalnie tam tutaj stado świń? No nieładnie. Myślałem, że jednak bardziej jesteś w swoich postanowieniach świnkowych gotowy, wiecie, wiecie, pozbyć się ich wszystkich. O, psiaczek, wstawaj stąd. Dobra, bum, co ty tu stawiasz? Dobra, nie. Zaraz, masz kreatywa. Co mam? Nie mam kreatywa. Nie mam kreatywa. Nie mam kreatywa. Nie, Andrzej, ja mam ten. Jakie siły wypiłem. Chcesz taką? Okej. No, co? Nie możesz nie trafić. No weź kliknij na mnie. Andrzej, jak, matko, jaka ci się ciała. Wow, trzeba wylecieć. Znaczy nie wylecieć, trzeba wybiec. Zostaw mnie, Andrzej. Czemu myślisz, że mam kreatywa? Nie mam kreatywa, przecież nie dawałeś mi kreatywa. No, ostatnio ci dałem i myślisz na jeden cień. Wywinąłem go, nawet nie zauważył. O matko, o, idealna miejscówka. O, nie. Nie znalazł mnie. Tak, to było dobre. Andrzej! Szybciej rób. Ej, przestań mnie gonić. Kurczę, tędy. O. O nie. Wow. No i chyba jednak masz kredy. Co mam? Ja mam elytrę, mam. Andrzej, elytrę. Elytrę mam. No a, nie, Andrzej. Andrzej, oddaj mi to. Andrzej, proszę cię, oddaj. Andrzej. Nie musisz normalnie grać. No nie można tak, no, a dlaczego ja mam grać normalnie, a ty oszukujesz, no nie, no widzowie, to oszustwo, no znowu zostałem oszukany, Andrzej, w tym momencie oddaj mi kreatywa, bo jak nie, to Pushin zrobi bum, ty, Pushin, jesteś moim zakładnikiem, rozstawisz. No tak średnio mi się to Pushinowo podoba. Przecież to ty je budujesz, nie ja, to ty je budujesz. Nie, robimy bum po prostu. Nie, zmieniłem zdanie, nie robimy bum, tak, nie ma szans, nie, żadnego bum. No, ja cię kręcę. Jak go tu przekonać? Andrzej, jak dasz mi kreatywa, to dostaniesz jajko. A? Widzisz? Serio? No tak, dobry deal, nie uważasz? Nie. A co byś chciał najbardziej dostać? Na urodziny. Jakbyś miał, Andrzej, urodziny, wow, to co byś chciał dostać? Szybko powiedz mi.
No? Nie. Andrzej, no powiedz szczerze, tak szczerze, w 100%. Nie wiem, może jakiegoś cobblestone'a chciałbyś dostać. Wiem, że lubisz cobblestone'a, albo o, wiem, a gravel. To jest na 100%. Tobie się podoba gravel, ja tu widzę. No, przestań, gravel jest fajny. Ach, ten Andrzej, oddawaj mi kreatywa. No ja cię kręcę, co ja mam, widzowie, znowu zrobić? Znowu straciłem moją tajną moc. Poczekajcie, gdzie ja schowałem mojego command block? Ej, widzowie, a może by tak? Mam plan, widzowie, chodźcie za mną, chodźcie. Pójdziemy do domku Andrzeja i obudujemy go całego dirtem za karę. Tak, to jest dobry pomysł. Wtedy na 100% odda mi kreatywa. Mam nadzieję, że mnie nie zdąży złapać. Kurczę, jakoś szybciej się wtedy latało. Szybko, zanim się skapnie, że mnie tam nie ma. Tak. Czy mamy dirta? Mamy 57 dirta. Wystarczające, żeby mu cały domek po prostu zostawić tym dirtem. Tak, cały domek w dircie. A potem zbudujemy króla Pusina. Król Pusin pierwszy, tak go nazwiemy. Ej, ja naprawisz tą dziurę, co tu zrobiłeś w środku? Halo, jaką dziurę? Halo, nic nie słyszę. Dobra, budujemy szybko, zanim wróci. Mówi jego domek. I teraz tak, jakby to zrobić, żeby to fajnie, żeby tak się zdenerwował w miarę. Na pewno mu musimy wejście zabudować. O, od razu lepiej. Teraz tak, jeszcze. Tak, to jest to. Wielką taką kupę z tego zrobimy. 30 dirta zostało. 30 dirta to nie tak dużo w sumie. Jednak myślałem, że na więcej nam to starczy za to, ale nieważne. Tutaj my jeszcze dobudujemy. Tak. O nie. Andrzej? Bo myślałem, że idzie. Już się wystraszyłem. A najważniejsze, żeby nas nie znalazł. To nie my. Kto mógł to zbudować? Wymyślmy, kto mógł w tym momencie tak Andrzejowi dom zniszczyć. Myślę, że to mógł być Pusin. Tak, Pusin za karę. Za to, jak on się zachował z Pusinem. Za to, że wtedy go tak podpalił, żeby go zniszczyć. Tak, zdecydowanie. Zwalimy winę na Pusina. To jest dobry pomysł. Andrzej, cześć. Cześć, Andrzej. Słuchaj. Właśnie nie wiem. To słuchaj, Andrzej, ja tak przyszedłem i ktoś pewnie z kreatywem ci tak zrobił. Wiesz, gdybym ja miał kreatywa, to bym ci tu pomógł to wszystko odbudować. Ale że nie mam kreatywa, to nie mam jak tego zrobić. Robisz po co ci te siekierka? Andrzej, co ty wyprawiasz? Ty coś knujesz 100%. Czekajcie, co on robi? Znikł. A nie, jest. Lata, no widzowie, no on lata. No znowu skuje, no. Andrzej, złaź stamtąd. Co to było? Andrzej, czy ty masz... To była magiczna siekiera 100%. Ja to widziałem, widzowie. On miał siekierkę w dłoni. Andrzej, pożyczysz mi na chwilę drewnianą siekierę, bo chciałem ściąć drewno. Czemu chciałeś drewno ściąć? No bo ty miałeś ten... No bo chcę tutaj drewno pościnać, bo trochę nie pasuje. Dasz mi tą twoją drewnianą siekierę? No weź. To taka moja... Ja ci mogę dać diamentową siekierę. Nie, ja tą drewnianą bym chciał, bardzo ładna. Nie, dobra. Taka to nie, ja tylko drewnianą, Andrzej, drewnianą, ja widziałem, że masz. To co miałeś w ręce przed chwilą. Na to zobacz, nie, o, świeci się tak głupio. Taki mój młotek jest taki super. No weź, a pokaż tą siekierkę jeszcze raz, pokaż tą drewnianą. O, no właśnie tą chcę, daj mi ją. Dawaj, Andrzej, mi ją. Daj, to ci nie mogę dać. No musisz mi ją dać, Andrzej, no nie chcę tej diamentowej, tą diamentową sobie możesz wziąć. Zamieńmy się, ja ci dam diamentową, a ty mi dasz drewnianą. Diamentowa jest dużo lepsza. Jak zrobisz lepsze królestwo Pusina niż moje? To dostanę od ciebie tą twoją siekierę? A przecież to... Okej, niech będzie, widzowie. Pojedynek, kto lepiej przebuduje Pusinowo. Tak, wygrywam to zdecydowanie. Jutro zbudujemy króla Pusina pierwszego. Tak.